O, żugu gnojasz. Może ukulać panu kulkę. O, ściemnia, że nie żyje. Mógłbym słuchaczom naściemniać o tym, że żyję tak jak faraon. Od zawsze miałem alergię na ścierwa, które wciskają jebanym farmazom. Tą markową szmatą chcieliby przykryć wnętrze tak puste niczym wydmuszka. Może już ludzie do tego przywykli, tylko ja nienawidzę ich, kurwa! Siemanero, witam was na kanale Odkrywcarz Big. Dzisiaj lasek, ale kurde, miało być pole. Ja już się wybieram do gościa. Chcę wchodzić, patrzę, wieża z agregatem już obsiewa, także Lipton wyszedł z dzisiejszych planów. Mówię, pochodzę sobie na krótki rękawek, będzie fajnie. Słoneczko świeci, lekki wiaterek. A tu dupa, komary. Trzeba na grubo było się ubrać. Już pod podupie spływa i co? Lasek. No ale ważne, że jest ten czas na kopanko. Gdzie jesteśmy? Tu, gdzie parę sreberek gałsikiem wyciągnąłem. Zobaczymy sobie. Tak, nie miałem pomysłu na dzisiejszy wypad, mówię, wrócimy, zobaczymy, poprawimy innym sprzętem na inne działanie już wykrywacza, inne ustawienia. Może on coś dla siebie wyciągnie. Mamy pierwszy dołek, ja już wam pokazuję, co to wpadło i co. Na wstępie pozdrawiam od razu was i zapraszam na tą przygodę dzisiejszą. Na razie. Takie 23 biło, mocne. Nie wiem, co to wpadło. Czy to coś było? No coś to było. Jak fajnie wlazłem w takie coś. Wiszą takie szyszki. Obalone drzewo. Taki sufit. Ładnie to wygląda. Dobra. Lecimy dalej. O, i mamy kawałek pierścienia wiodącego. Jedź. Kurde, ale wbiję się na teren. Jeszcze taki placek wcześniej wpadł, nie wiem, co to jest, coś stopionego. Ale ciężkie może jakiś ołów. Co? Syfu dużo, takiego militarnego, typu coś tu wybuchło, żelasta pełno odłamków takich miedzianek i aluminiowych. Ale są też perełki jakieś, jeszcze nie wiem jakie, bo mamy monetkę. Pyryle niestety, ale niestety. Każdy krążek cieszy. Teraz zobaczymy, w który rok. 20 groszy. 70. Trzeci. To pozdrawiamy. Tak, czy dla potwierdzenia. 73, 1973. No, może będzie więcej. O, i dosłownie 2 minutki później kolejna monetka. Też pryly. Złotóweczka. Ale z roku to... Czekajcie, naplujem, bo nie zobaczymy. 74 tym razem. To i pozdrawiamy tym razem 74. I lecimy dalej. Mamy coś tu znowu, krążek jakiś. Nie, on się skrył. Tu, o! Zaczęło sypać. Fajnie, kurde. Tyle razy się to przychodzi. Wśród tego śmiecia zawsze się coś wyciągnie. Co my tu mamy tym razem? Fenol. Będzie z niego ładna sztuka. Dosyć zadbany, tylko że brudny. O! Mamy kawałek harmoszki. Jo. A to będzie chyba część od zegarka kieszonkowego. Może chodźmy w cienie. O. No nie? Dobra, idziemy dalej. A ci jaki pierścionek, kurde, z tym, z rubinem.
O, się rozleciał. Ha, jakieś światełko. Od roweru. Światełko, znaczy się odblask. No nie? To pewnie było przykręcane. Do błotniczka, pewnie od jakiegoś może, albo i komarka, albo od jakiejś Ukrainy, czy czego tam. Ciort go wie. No i fajne. Szkiełko, jeszcze gut. Dobra, tymczasem. O, myślałem, że coś w stylu złotówki PRL wyskoczy znowu, bo tak biło. A tu taka spora część harmonijki wyskoczyła. Ale jeszcze całej nigdy nie znalazłem. Dobra, tymczasem. Chcę sobie zrobić przerwę na wodziankę, chwilę spocnę. O, takie. Dzisiaj tereny takie nie mocno strome. Są jakieś tam podjazdy, trzeba robić. Ale nie tak jak na ostatnim wypadzie, że tak praktycznie w pionie się podłaziło. Musiałem szpaderkiem wbijać sobie i pomagać. A, może wam powiem, dlaczego mam słuchawki od Amphibio, a łażę z Gaussem. A no bo dlatego, że on ma ten, wiecie, transmitter. I sobie podpiąłem na kabelku. Tamten był za długi, mnie trochę wkurzał. Kabel. Jednak jakby nie było, to prawie 2 lata z Deusem. No rok w sumie, bo 2 lata to miałem Deusa. A rok WS4, jak dokupiłem słuchawki sobie później. No i 2 lata pełne z Amphibio. Bez kabla, przyzwyczajenie i jednak już tutaj nie ten teges. Nie wiem, czy bym dał radę znowu sobie tak chodzić. Ciężko się odzwyczaić od dobrych takich rzeczy. Niby pierdoła, wiecie, jak ktoś... Jakbym tak chodził od początku z kablem, to może bym nie zwracał na to uwagi, ale jednak jak się człowiek do dobrego przyzwyczai, to wiecie, jak to jest. Nie. Dobra. No co, widzicie, jak jest, tak? No nie wiem, jak jestem zadowolony. Nie wiem, jak wy. Dobra, ruszamy, szkoda czasu. O, większy obraz tego, co tutaj się znajduje, co tutaj spadało z nieba na tę ziemię, jest rozsypane po całym tym wzgórzu, po całym tym lasku. O, najpierw wam pokażę, co z miejscową mi tu robią, na którą lubiłem przychodzić. O ile tutaj jeszcze jest inny liściasty ten młodnik, także tutaj, gdzie były sosny, świerki i tu chyba jodła, to jest takie coś. Tego no nie zbiorą, choćby chcieli, tak jak tutaj się poskładali na kupkę. To takich główienek się nie pozbiera i nie da się tu chodzić. Musieliby to zaorać, kurde, przemielić i tyle. Szkoda, ale to zrobić. Juh! A nam wpadło takie coś. Wow, jeszcze cały, kurde, ze stopą znaczy się. Tylko że sprasowany, widzicie? Ale fajnie. Ale czy to jest aby na pewno żołnierzyk? Trudno powiedzieć. Ty, ale fajnie, bo z podstawą. Zawsze tam, znaczy zazwyczaj albo się znajduje samą podstawę figurek, albo figurkę tutaj zerwaną stopką. Ale co on przedstawia? Kurde. No nie wiem. Co to za figurka? O, delikatnie dostało. Kurde, no trudno powiedzieć. Zobaczymy, w domu może jak umyję, to coś baniak na łeb rzuci i wpadnę na jakiś pomysł. Tymczasem. Kurde, jaki strzał, patrzcie na to. Zapalara. Jakaś
jakaś była pozłacana, czy pozłacana, posrebrzana. Sygnaturka jakaś jest na niej. Co to jest? KW. Pewnie PRL jakiś. O. To nie taka kurde byle jaka była. Chyba kiedyś. Zobaczymy, może się da zidentyfikować. I namierzę coś w necie. Się dowiem coś więcej. I nie zamulę, to wam pokażę. Fajny traf. O, ta część jest cała. Widać, że się wysuwała. Git. Dobra. O ile drutu. Tam druta. Wyciągłem z ziemi. Mam nadzieję, że wyrywając go nie zgasiłem światła na wiosce. Dobra, na razie. Była mi się odbiło jeszcze sobie. O, mamy guziczek. Ui. Ale jaki to się chyba nie dowiem. Z łóżkiem, trochę zgnieciony. No już nadgryziony zębem czasu. No ale ucho się tak przygięło, że się nie złamało, tylko zostało w takiej pozycji, jakiej jest, widzicie. I co? I tyle. Lecimy dalej jeszcze. Jeszcze trochę. Z pół godzinki się pokręcę. Ale mi tu zrobili aż kurde, no nie wiadomo gdzie jestem. Tak przynajmniej wiedziałem, że tu śmieci wyłaziły, tam żelastwo, tu jeszcze feniolki się pokazywały, tam już były łuski i militarka bardziej, a teraz Bangladesz totalny. No ale nic. Mamy jakąś monetkę, gdzie ona? O, tutaj jest. Tu jest jakaś monetka. O, już widać, że fenolek. Nie trzeba szczotki wyciągać. O. 10 feningów, 1921. Ze żarta, bo ze żarta, ale pieniądz to pieniądz. Fajnie. Tymczasem. O. Mamy kulę, pewnie od szrapnela. O, patrz jak fajnie. Ale kurde, między drzewami, zobaczcie. Weźmy tak. Tu jest do tej mańki, to jest kurde z 2 metry. Albo lepiej, ze 3 nawet. Rozpiętości. Pierdzielony ty. Na bogato, nie? I taki mały skurczybyk. O. I taką sobie kurde bramkę zrobił. O, coś takiego. Przed chwilą znalazłem część podobną od coś do tego i nie wiedziałem co to jest. Mówię, nie będę nakrywał, jakaś pierdoła. No ale wyszła większa część tego elementu. Z tym, że dalej nie wiem co to było. Dobra, nara. Czyżby kolejny żołnierzyk, czy tam figurka. Tylko, że tutaj to już sam korpus chyba. O, chyba klęczał. I strzelał do góry. Gdzie? W powietrze. Pod kątem. Fajny. Szkoda, że nie cały. Dobra, na razie. I mamy pepeszkę, ale widzicie jako. Całą. Także wędruję z powrotem. Wedołeczek. I niech sobie tutaj zgnije. A kysz. Ślicznota. Zupełnie na wierzchu. No i zabrałbym ją, ale znowu. Widzicie? No i niestety. No to jest chyba ruska. Ja. Ruska, ruska. O, spoczywaj. Chcę tutaj. Dalej. Ha, monetka. Ale jaka? Pewnie feniol. Ale zajazd, kurde, on się nie widać. Nie. Czekajcie.
No niestety. Dobra, nie będę jej tarł. Jakieś tam jeszcze są na niej wzorki czy coś, ale to jest chyba 360 część talara. Potraktujemy ją w domku czymś, jak będę miał czas oczywiście, i odkryjemy co to za monetka. Ale jest chyba 360 część talara, no będzie. Dobra, tymczasem. O, pepeszka. Jo, ale nie zbita cała. No, woda w środku. Jak widzicie, bo mokre, puchnie to wszystko. Dobra, lecimy dalej. Tak sobie chodzę, chodzę i mówię, wcisnę tu cewkę. I patrzcie, wcisłem. Mamy 5 groszy. 49 i Rzeczpospolita Polska. Zapewne. Czy ludowa już? Uii, a jak mógłbym się pomylić? Zapomniałem, że one były miedziane. W 49. Z tego co pamiętam. A to jest 70 któryś, tak? Ale skucha, ale to nic. Ten jest 62, o. Nie wiem, czy mnie 62 ogląda. Jak ogląda, to pozdrawiam. Dobra, kochani, ja już zawijam na chałupę. I tak za długo. Dzisiaj miałem troszkę krócej pochodzić, no ale było fajnie i wiecie, jak to jest. Ciężko zrezygnować z przyjemności. No ale co, było do morek już, trzeba napełnić brzuszka. No odpocząć, baniak trochę boli od dźwięków, bo dzisiaj było ich sporo, no ale nie było tak źle, myślę, że było fajnie. I co, i do następnego, no jak to łosiu mówi, Mister Lony, znaczy się, łosiu to jest dla mnie, jak to mówi Mister Lody, było to co było, no sami widzieliście, nie będę robił podsumowania, no bo po co, żelastwa wyszła, cała torba jak zawsze. I co? I do następnego. Na razie, ho.